Poznajemy małego skrzata Bystrusia. Pewnego dnia mały skrzat Bystruś patrzył przez okno na skrzatolandię. Rozciągała się przed nim migocząca w słońcu łąka, obsypana mnóstwem kolorowych kwiatów. Zastanawiał się, co robić, czym wypełnić czas. Mama, wychodząc rano z domu, przypomniała mu, aby był grzeczny. Ale Bystruś wiedział dobrze, że bycie grzecznym wcale nie jest takie proste. Wiedział również, że bycie grzecznym nie jest ciekawym zajęciem, szczególnie jeśli zostawało się w domu samemu. Pójdę do ogrodu i poszukam kogoś, z kim mógłbym się pobawić, pomyślał sobie mały skrzat. W końcu łatwiej jest być grzecznym razem z przyjaciółmi niż samemu w domu. I wybiegł z radością do ogrodu. Zamknięte kielichy dzwoneczków w ogrodzie wciąż jeszcze spały. W powietrzu unosiły się i tańczyły na lekkim wietrze kolorowe niczym tęcza banieczki. Mały skrzat chwytał je w dłonie i obserwował, uważając, aby nie pękły. Przepięknie lśniły w słońcu setkami kolorów. Nagle Bystruś zauważył biegnącego po ziemi czerwononosego żuczka, który niósł kawałek szkiełka w stronę wielkiego drzewa na tyłach ogrodu. — Może ci pomogę, żuczku — zaproponował Bystruś. — Bardzo ci dziękuję. Przyda mi się twoja pomoc — odpowiedział żuczek. Skrzat Bystruś bez najmniejszego wysiłku podniósł szkiełko z grzbietu żuczka i zaniósł je pod drzewo. Dziękuję ci za pomoc, drogi skrzacie. Możesz położyć szkiełko tutaj, powiedział żuczek. A czy teraz zechciałbyś się pobawić ze mną? Zapytał Bystruś. Przykro mi, mój drogi, ale niestety nie mam czasu na zabawę, powiedział żuczek. Wciąż mam jeszcze mnóstwo zdzieł, trawy do pozbierania. Muszę bowiem urządzić gniazdko dla moich synów. Może innym razem się pobawimy. Bardzo ci dziękuję za twoją wielką pomoc. Po tych słowach żuczek zniknął w kupce wielkich liści pod drzewem. Mały skrzat ruszył więc dalej, nie wiedząc właściwie, co ma ze sobą zrobić. Och, jakie ładne dwa motylki. Chciałbym być takim motylkiem. Cały czas latają razem i dotrzymują sobie towarzystwa. Ciekawe, czy zechciałyby się ze mną pobawić? Podejdę do nich i zapytam, powiedział do siebie Bystruś i pobiegł gonić dwa motylki. Mały skrzat zaczął gonić dwa motylki, gdy te odfruwały coraz dalej i dalej w głąb lasu. Obserwował je z zaciekawieniem. W pewnym momencie motylki zatrzymały się nad pięknym kwiatem o ogromnym kielichu. Ciekaw jestem, czego one tam szukają w środku kielicha, zastanawiał się Bystruś. Cóż tam jest takiego interesującego? Małego skrzata ogarnęła tak nieodparta ciekawość, że wspiął się na wysoki kwiat i zajrzał do środka jego wielkiego kielicha. Nóżki skrzata przez chwilę wystawały znad płatków, aż w końcu ześlizgnął się i wpadł do środka. Leciał i leciał w dół ogromnego kielicha. Próbował chwycić płatki kwiatów, aby nie spaść zbyt głęboko, lecz nadaremnie. Spadał coraz niżej, szybciej i szybciej. Zamknął oczy i zasłonił dłońmi uszy, aby nic nie widzieć i nie słyszeć. Bardzo się bał, nie wiedząc, dokąd zawiedzie go tunel wewnątrz kwiatu. Nagle przestał spadać i poczuł, że wylądował na czymś bardzo miękkim. Powoli odsłonił uszy i usłyszał cichutkie ćwierkanie. Ostrożnie otworzył oczy i rozejrzał się dookoła. Okazało się, że znalazł się w dziwnym lesie. A gdzie się podziały dwa motylki? Zastanawiał się.